dniu, w którym mama naszego księdza arcybiskupa ukończyła bieg swojego ziemskiego życia i przeszła do krainy życia wiecznego, Kościół, oddając cześć niepokalanemu sercu Maryi, modlił się między innymi następującymi słowami prefacji. Ty, Boże, dałeś Najświętszej Maryi Pannie serce mądre i pojętne, aby doskonale spełniała Twoje przykazania. Serce nowe i ciche, w którym łaskawie wpisałeś prawo nowego przymierza. Serce proste i czyste, przez które zasłużyła na dziewicze poczęcie Twojego Syna i oglądanie Ciebie na wieki w pełnej radości. Serce mocne i czujne, dzięki któremu zniosła nieustraszenie miecz boleści i z wiarą oczekiwała zmartwychwstania Syna. Każdy, kto choćby krótko znał świętej pamięci Marię, jak na przykład my w Łodzi, mógł bez trudu zauważyć, że w jej sposobie bycia, pełnym ciepła, pogody ducha, wewnętrznego pokoju i serdecznej życzliwości wobec innych, znajdowały odbicie cechy serca jej patronki Maryi, Matki naszego Odkupiciela, który jest naszym zmartwychwstaniem i życiem. Dlatego tak szybko zdobyła nasz szacunek i szczerą życzliwość. Wiadomość o śmierci mamy księdza arcybiskupa w bardzo krótkim czasie dotarła do wspólnot parafialnych, zakonnych, naszych seminariów, stowarzyszeń wiernych świeckich, ruchów kościelnych naszej archidiecezji i wzbudziła potrzebę ufnej, pełnej nadziei chrześcijańskiej modlitwy w jej intencji. Uczestnicząc dzisiaj w obrzędach jej pogrzebu, włączamy się w modlitwę zgromadzonych tu osób, prosząc Boga, aby przyjął ją do swojej chwały. W sposób szczególny dzisiaj obok księdza arcybiskupa, jego taty, brata i najbliższej rodziny stajemy z modlitewnym wsparciem także my, reprezentujący wspólnotę Kościoła łódzkiego w osobie księdza kardynała Konrada, księdza arcybiskupa Władysława, księdza biskupa Adama, który łączy się z nami duchowo, nas, biskupów pomocniczych, kapłanów diecezjalnych i zakonnych, kleryków naszych seminariów, sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych i wiernych świeckich. Modlimy się zwłaszcza o to, aby miłosierny Ojciec i Bóg wszelkiej pociechy ogarnął księdza arcybiskupa i jego najbliższych swoją miłością i doświadczenie ciemności śmierci ich mamy przemienił w jutrzenkę życia.